20 września, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Oszuści wciąż atakują. Seniorki ze Szczercowa zostały oszukane na blisko 100 tysięcy złotych. 83 i 88-latka myślały, że pomagają najbliższym. Okazało się jednak, że to było działanie oszustów. Bełchatowska policja ostrzega i apeluje. Ostrzegamy mieszkańców przed oszustami działającymi metodą na wnuczka, na policjanta, na wypadek komunikacyjny. Prosimy mieszkańców o to, abyście Państwo rozmawiali ze swoimi bliskimi, ze swoimi rodzicami, dziadkami i ostrzegali ich przed takimi zdarzeniami po to, aby właśnie nie paść ofiarą oszustów. Ostatnio ofiarami takich oszustów padły dwie starsze panie, które uwierzyły, że rozmawiają z funkcjonariuszami policji, że ich bliscy mieli wypadek, że pilnie potrzebują pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia i na wpłatę kaucji, aby uniknąć aresztu. Starsze panie, chcąc pomóc swoim bliskim, przekazały przestępcom wszystkie oszczędności, które trzymały w domu. Dlatego raz jeszcze apelujemy do wszystkich Państwa, rozmawiajcie Państwo ze swoimi rodzicami, dziadkami. Ostrzegajcie ich przed takimi zdarzeniami, informujcie ich, jak mają postąpić w przypadku otrzymania takiego telefonu z taką czy podobną sytuacją. W takiej sytuacji na pewno nie można działać pochopnie. Należy dać sobie czas na to, aby taką informację zweryfikować. Pamiętajcie Państwo, że w przypadku, jeżeli ktoś podaje się za funkcjonariusza policji i mówi, że potrzebne są pieniądze, to możecie być Państwo przekonani, że macie do czynienia z oszustem. Policjanci nigdy nie dzwonią informując, że potrzebne są pieniądze. Dlatego w takiej sytuacji należy bezwzględnie przerwać rozmowę i samemu skontaktować się z kimś bliskim, a jeżeli w danym momencie nie jest to możliwe, to należy zadzwonić na numer alarmowy 112 po to, aby się z nami skontaktować i upewnić się, czy takie zdarzenie miało miejsce. Mieszkańcy miasta wybrali, wiadomo, jakie projekty zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego Bełchatowa. W gronie zwycięzców znalazły się 4 zadania. Na wstępie chciałem gorąco podziękować tym wszystkim, którzy oddali swój głos w projektach do tej edycji budżetu obywatelskiego. Z tego, co pamiętam, około 1800 osób oddało swoje głosy na projekty miękkie i ponad 2600 osób na projekty twarde. A więc wykazuje to, czy wskazuje na duże zainteresowanie samym pomysłem budżetu obywatelskiego, a więc uczestniczeniem w bezpośrednim uczestniczeniem tym, co się w mieście, dzieje. Tak jak pani redaktor wspomniała, zakwalifikowane zostały 2 projekty z kategorii projektów twardych. To jest budowa tęży solankowej na osiedlu olsztyńskim. Pierwszy projekt i projekt drugi, ekologiczny park dla psów. Jeżeli chodzi o projekty miękkie, to pierwszy, który wygrał, to jest Bełchatowskie Zdrowie na Plus i drugi projekt to jest Lokalna Akademia Liderów. Jeżeli idzie o projekty, to one naprawdę dotyczyły całkowicie odmiennych działań i różnego zakresu funkcjonowania miasta. Jeżeli chodzi o tężnie solankowe, to wiemy już od dłuższego czasu, że cieszą się one dużym zainteresowaniem, szczególnie osób powiedzmy to wieku senioralnym. No, jeżeli mówimy o tym projekcie związanym z ochroną zdrowia, to on również, nie jest to pierwszy projekt z tego zakresu, który w ramach budżetu obywatelskiego uzyskał bardzo dobry wynik. Ciekawym projektem jest Bełchatowska Akademia, czy Lokalna Akademia, Bełchatowska Akademia Liderów. Projekt zakładający warsztaty, szkolenia dla grupy liderów z zakresu głównie działalności wolontariackiej, a później wdrażania tej działalności wolontariackiej w innych środowiskach, a więc no, stworzenie grupy liderów, która na wolontariacie będzie znać się bardzo dobrze i która tę swoją wiedzę przekazywać będzie kolejnym osobom. Oczywiście
wszystko na pożytek mieszkańców naszego miasta. Z całego serca dziękuję za to, że bierzecie Państwo udział w głosowaniu na te projekty, w ich przygotowaniu. Świadczy to o tym, że zainteresowanie życiem miasta jest duże, ale poza tym zainteresowaniem życiem miasta chęć uczestnictwa bezpośredniego w życiu tegoż miasta, czyli miasta Bełchatowa, również jest bardzo duża. I to nie tylko tak, że ludzie przyglądają się z boku to, co dzieje się w mieście. Oni chcą uczestniczyć w jego życiu, mają swoje pomysły, mają swoje projekty. Bardzo często mają jakieś projekty, które no, w ich mniemaniu są daleko idącymi marzeniami. A okazuje się, że te marzenia mają prawne i merytoryczne i formalne możliwości realizacji, i przy dobrej promocji wśród mieszkańców zyskują bardzo dobre wyniki i nie są już marzeniami, tylko są realizowane w przestrzeni miejskiej. To jest najważniejsze, że mieszkańcy sami niejako biorą udział w tym, czy planują to, co się w naszym mieście dzieje. To jest fajne. Dziękuję ślicznie z całego serca wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, w przygotowaniu projektów. Czy wiesz, że długotrwała chrypka i problemy z połykaniem mogą być objawem nowotworu? Wczesne wykrycie zwiększa szanse nawet na całkowite wyleczenie, informuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowotwory głowy i szyi rozwijają się skrycie. To są nowotwory, które rozwijają się w górnych drogach oddechowych i w przełyku, w jamie ustnej, w gardle, krtani, jamie nosowej i w zatokach, w śliniankach, w skórze i tkankach miękkich, także w tarczycy i gruczołach przytarczycowych. Wtedy, kiedy szczególnie u palaczy utrzymują się przez dłużej niż 3 tygodnie takie objawy jak ból gardła, ból w trakcie przełykania, jeśli w jamie ustnej pojawią się niepokojące, niegojące się owrzodzenia, jeżeli widzimy w środku czerwone, białe naloty, pojawia się przewlekła chrypa, guz na szyi, kiedy okazuje się, że zaczynamy mówić przez nos, nos jest niedrożny albo pojawia się z niego krwawy wyciek, powinniśmy natychmiast zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli lekarz będzie podejrzewał u nas jeden z nowotworów głowy i szyi, natychmiast skieruje nas na dalszą diagnostykę. W Polsce rak nowotwory głowy i szyi są diagnozowane u około 11 tysięcy pacjentów. Niestety najczęściej diagnoza stawiana jest w bardzo zaawansowanym stadium. W pierwszym stadium choroby szanse na wyleczenie wynoszą nawet 95%, dlatego tak ważne jest, żeby szczególnie osoby z grup ryzyka, czyli przede wszystkim palacze, osoby nadużywające alkoholu, czy też osoby, które wiedzą, że są zakażone wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli wirusem HPV, szczególnie czujnie reagowały na objawy, które mogą wskazywać właśnie na rozwijający się nowotwór głowy i szyi. Jeżeli taki nowotwór zostanie szybko wykryty, szanse na całkowite wyleczenie są bardzo wysokie. Pamiętajmy, że możemy zminimalizować ryzyko zachorowania na raka głowy bądź szyi, nie paląc papierosów, eliminując spożywanie alkoholu. Pamiętajmy, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Dbając o higienę jamy ustnej i regularnie odwiedzając stomatologa, to właśnie stomatolodzy są zazwyczaj tymi osobami, które jako pierwsze zauważają, że w jamie ustnej dzieje się coś niepokojącego. Pamiętajmy też o zdrowym trybie życia, regularnie ćwiczmy, dobrze się odżywiajmy, ograniczmy spożycie cukru, no i wyeliminujmy alkohol z diety. Pamiętajmy także, że jedną z przyczyn zachorowania na nowotwory głowy i szyi jest zakażenie wirusem brodawczaka. Teraz mamy wyjątkową szansę, możemy bezpłatnie zaszczepić przeciwko wirusowi HPV dzieci 12- i 13-letnie, bez recepty i bez skierowania u lekarza pierwszego kontaktu we wszystkich punktach szczepień, które zorganizował NFZ, ale mamy także możliwość zaszczepienia bezpłatnie dzieci powyżej 13 roku życia. Wystarczy recepta dla dziecka poniżej 18 roku życia od lekarza pierwszego kontaktu. Jedna lub dwie lub trzy dawki szczepionki skutecznie i na całe życie chronią przed zakażeniem wirusem HPV. Również przecinają drogi rozprzestrzeniania się tego wirusa, więc zaszczepiony chłopiec bądź zaszczepiona dziewczynka w przyszłości nie zakażą osoby, którą kiedyś pokochają. Zadbajmy zatem o szczepienia naszych dzieci. Bardzo do tego zachęcam. Wszystkie informacje na temat szczepień są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Nowy selekcjoner reprezentacji Polski wybrany to Michał Probierz, który nieco ponad dekadę temu trenował piłkarzy GKS-u Bełchatów. Co prawda pod jego wodzą bełchatowianie rozegrali tylko 4 mecze, w których zdobyli 2 punkty. Jak pracę z trenerem wspomina Łukasz Wroński, o tym w materiale. Probierz pracę w Bełchatowie rozpoczął w połowie listopada 2012 roku. Pod jego wodzą drużyna zagrała jedynie w 4 spotkaniach, zdobywając w nich 2 punkty. W grudniu doszło do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Pracę z Probierzem doskonale pamięta Łukasz Wroński. Jak wiemy, to był krótki czas jego w Bełchatowie, ale ja wspominam bardzo dobrze. Gdzieś tam u niego jako młody chłopak grałem, dawał mi dużo szans grania. Jest to taki odważny trener, dosyć w swoich decyzjach. Jest takim, powiedzmy, starał się być przynajmniej w Bełchatowie, a myślę, że później też tak było, takim liderem w szatni, gdzieś tam twardą ręką trzyma wszystko, także ja jak najbardziej bardzo dobrze go wspominam, tylko szkoda, że tak krótko pracował. Niecałe 2 miesiące chyba w Bełchatowie. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, zaskoczenie? Powiem szczerze, dla mnie osobiście nie. Gdzieś tam, gdzie się pojawiły te kandydatury 3, trenera Papszuna, Urbana i powiedzmy trenera Probierza, to najbliżej mi było tak racjonalnie trenera Probierza, ponieważ no, wiemy, że prezes jest gdzieś tam, dobrze się zna z trenerem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tak myślałem, że trenera Papszuna w tym momencie, gdzie reprezentacja jest, ciężko będzie też przekonać, musiałoby się dużo zmienić. Też to jest, powiedzmy, no nie jest to komfortowa sytuacja dla trenera teraz wziąć reprezentację, a trener Probierz nie ma nic do stracenia, gdzieś tam troszkę już dostał po uszach od społeczeństwa, nieraz tam są jakieś śmieszne memy z nim związane i myślę, że nie bał się tego wziąć i no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ma twardą rękę, mentalnie podoła. Myślę, że to może być mimo wszystko dobry wybór, bo w tej kadrze nie brakuje umiejętności, tylko troszkę mentalności. Jeśli trener tutaj wpłynie na zespół, to może to dobrze wyglądać. No zobaczymy, jak sobie poradzi. Gdzieś tam mówię, w Bełchatowie bazował dużo na mentalności zawodników, także no mam nadzieję, że podbuduje chłopaków i gdzieś tam bardziej uwierzą w siebie i będzie to lepiej wyglądać. Bo tu nawet nie będzie czasu na wspólne treningi, tylko tak naprawdę zarządzanie grupą ludzi. No dokładnie, no bo tak większa opinia jest, że trener Papszun by to lepiej, szybciej, że lepiej, żeby on poprowadził na dłuższą metę. Tylko kto w Polsce na dłuższą metę da mu czas? No nawet kibice mu nie dają. Liczy się najbliższy wynik takiej reprezentacji. To jest selekcjoner, sama nazwa mówi, nie trener. No i myślę, że dajmy szansę trenerowi Probierzowi, zobaczymy, co to wyjdzie. Myślę, że on będzie miał 2 treningi, 3 i zagrają od razu mecz reprezentacji. Także no, tu tylko głowa, gdzieś tam jakieś taktyczne może niuanse, a dużo się nie poprawi jak gry jakościowo. Jak pan myśli, z Lewandowskim się dogada? No to już chyba on nakreślił jakiś tam, powiedzmy, konspekt pracy. Myślę, że wybierze 2 drogi, albo się dogada, albo nie. Albo zbuduje tą drużynę z Lewandowskim i się dogadają, albo bez Lewandowskiego i będzie starał się to jakoś odmłodzić. No właśnie, postawi na zgrane karty, jak pan myśli, czy będzie chciał efekt nowej miotły, czyli wprowadzić sporo nowości? No znając tak trenera, z tego co z nim pracowałem i tak później z opinii z kolegami, może namieszać w powołaniach, wydaje mi się, i gdzieś tam dać taki bodziec z tej szatni, a czy on będzie dobry w skutkach, to się okaże po najbliższym meczu. Czyli z dużą ciekawością będzie pan oglądał najbliższe mecze kadry. Ja każdy mecz kadry oglądam z ciekawością, czy przegrywają, czy wygrywają. Jestem z tym wierniejszych kibiców. Wiadomo, że ciężko się ogląda to ostatnio, ale myślę, że chłopaki się zepną i gdzieś tam dla środowiska całej piłki będzie to lepiej wyglądać. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.